Dzień dobry, witam Was ponownie. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest 24 sierpnia, jutro będzie 25, prawdopodobnie jutro będzie to wideo opublikowane. I co bym chciałem powiedzieć? 25 sierpnia 2015 roku kupiłem tą oto Sierrę jako takie moje auto codzienne, nie? Wiecie, taka dejlóweczka. Normalnie miałem sobie nią jeździć. I w ogóle. A jak się skończyło? No jak na razie się nie skończyło. Założyłem dzisiaj drzwi. Będę mierzył błotnik. Mam błotnik na wymianę. Aczkolwiek trzeba trochę o niego zadbać. Mogę Wam zaraz go pokazać. Ostatnio trochę popracowałem tutaj nad dziurami. Tu jeszcze nie, ale tu już jest zamasowane nawet, żeby nie było widać, jak nie umiem spawać. O, proszę bardzo. Wystarczy. To i pamiętajcie, że to tylko jest driftowa, nie? To nie jest projekt, to jest driftowa. Znaczy, no może projekt driftowy, niech będzie. O, tutaj się bawiliśmy ostatnio. Coś ja się bawiłem. Zjedziemy trochę. Zrobiony końcóweczkę progu, który mnie martwił, który nie był za piękny. Tam jeszcze jest nieoszlifowana, ale tam nie patrzcie. W środku jeszcze nie robiłem dla areczki. Tam jest zamalowane już, bo tam nie ma jakichś szczególnych dziur. Tu jest szczególna dziura, to możecie zobaczyć tam. Widać buzię. To na poprzednim filmie, jak robiłem rozbiórkę wnętrza, wyglądało to lepiej, ale jak wydłubałem masę uszczelniającą, to już nie jest tak wspaniale. Klasycznie nogi kierowcy. To jest klasyczna dziura w Sierrze. Zawsze możecie być pewni, że tu będzie dziura. Tu jest punkt podnoszenia, w którym zbiera się cały syf i dzięki temu tu zawsze wypada dziura. Tutaj są trzy blachy i też zbiera się w nich syf i finalnie wybija i tą blachą, i tą na dole. No tutaj wiadomo, muszę to odtworzyć, więc muszę to jakoś tak ładnie otworzę tutaj. Tą blachę wymienię tyle, ile trzeba, bo to jest w sumie konstrukcyjne, bo to tunel trzyma. To muszę się tutaj przyłożyć ładnie. A to, że jest poszycie, to nie jest już takie bardzo istotne, ale na pewno nada trochę sztywności podłodze. Tam jest mała dziura, ale nie będę tego łatał, bo nie ma sensu. Naładuję tam kitu i też będzie, nie? No, tam już kit nie pomoże. Od zewnątrz wygląda to gorzej, nie wiem, czy chcę Wam pokazywać. A może Wam pokażę. Musimy teraz wytuptać na drugą stronę. O, założyłem drzwi, bo trochę mi tu przeszkadzały w chodzeniu i w innych rzeczach. Jeszcze jest głowica z 2016V, ale już nie będziemy używać silnika Forda. No i tu mamy otwarty próg, aczkolwiek koniec jest wyjątkowo cały, a wywaliło tutaj. No i tu widać środek samochodu, więc tutaj trzeba to odbudować ładnie, więc trzeba to otworzyć, ale to nie będę Was zanudzał blacharką. Będziemy jeszcze zobaczyć inne aktualizacje. No, tutaj mamy błotnik. Z tej strony wygląda całkiem ładnie. Ale jak się przejdzie tutaj, to tu już nie jest tak pięknie. Aczkolwiek to jeszcze jest do zrobienia. Tu się szlifnie i będzie się to jakimś tam kurtaninem albo innym zrobi. Tu już jest dziura. To zgniło, ale to można tworzyć tak, żebym tutaj zgubił linię w tym miejscu. Ale co najciekawsze, ma bardzo piękne nadkole. I oczywiście, żeby nie było za pięknie, jest dalej syrum. No i tutaj w tamtym błotniku, który ma zgnite nadkole, ma bardzo ładny ten dół. I prawdopodobnie gdzieś tutaj albo pod listwą zrobię łączenie. Albo nawet i tu, trudno. To się najwyżej zaszpachluje, nie? Przecież to Sierra. No ale czemu takie rzeczy, że... No bo no to jest Ford, nie? Wiecie, że to jest Ford i błotniki są zgrzewane do samochodu. Tego jak kupowałem,
tutaj szanowny pan wyciął go po prostu z samochodu, żebym sobie go sam odwiercił. No i bardzo dziękuję za taki obrót sprawy, bardzo mi się to podoba. Ja sobie tutaj właśnie to muszę odwiercić, bo tam udało mi się w sierze to ładnie zostawić. Tu muszę wszystko odwiercić albo odszlifować. Jeszcze zobaczymy. A teraz przejdę z wami do gwoździa programu, który jest tam. Teraz robimy szybkie chodzenie. O, gruz Andrzeja. A, najważniejsze. No. Wchodzimy tu. Co my tu mamy? Nie jeden. Nie dwa. A 3,5 silnika 1.8 turbo. To może widzieliście w rolce, jak oglądacie. Jak nie oglądacie, to ja wam pokażę. W ogóle tamten silnik, jak już widzieliście odcinek pod tytułem Bagno w silniku, albo 1.8 Bagno, no to już wiecie, że no chyba z tamtego silnika oprócz rozwiertu to nie będzie nic specjalnego. Ale szukałem długo silnika. Długo szukałem silnika i nie było nic ciekawego. A sprzedający, który miał mi ten silnik wysłać, no nie za bardzo chciał mi go wysyłać, nie? No i tak mi go nie chciał wysyłać, że finalnie zacząłem szukać innych silników. No i znalazłem te trzy, więc były w cenie tamtego jednego, no. No i musiałem je kupić. Nie wiem, czy chcecie je zobaczyć. Mogę wam pokazać głowicę. Te dwie mam odkręcone. To tak, tu mamy głowicę z bardzo standardowymi, jak na 1.8 turbo, zaworami. Czyli wszystko czarne, wszystko bagno, nie? I co dalej? Dobra, ja te głowice zrzucę i włączam was z powrotem. Dobra, jestem z powrotem. Pokażę wam, co też klasyczne rzeczy w 1.8 turbo, czyli wypalony zawór. No skład mieszanki pewnie, jeździł na gazie albo coś tym podobne. Tu nie wiem, wygląda jakby jakaś kolizja była. Coś dziwny ten zawór, taki ładny. Nie wiem, może na stole leżał, ktoś im przeharatał. Nieważne, i tak głowica jest do wiadomo czego, bo jest zawór wypalony. Znaczy z głowicą jeszcze można coś zrobić. Ale cały jakby szkopuł sytuacyjny był najważniejszy. Jak co? Szkopuł? Dobra, nieważne. Cały sęk w tym, że w całym tym zestawie była głowica, która wygląda na zrobioną. Są chyba wymienione nawet zawory. To jest głowica z silnika BFB. Niestety na mały port, ale to zrobimy frezikiem, większy port, bo to jest naprawdę, zobaczyłem, że to nie jest dużo roboty. Wygląda trochę na dużo. Nie z tej strony. Shit. Nie, z tej strony. Sorry. O. Tu sobie namalowałem markerem, ile trzeba poszerzyć kanał, żeby zrobić duży port. I wyeksperymentuję to na tej głowicy. Tak, to jest głowica z małym portem. Kurde, już się gubię, za dużo tego, no. O, to jest też głowica z małym portem. A że ona nie jest w pięknym stanie, znaczy no, zawory kiepskie i inne rzeczy pewnie też, to na niej sobie eksperymentuję. Zrobię sobie frezikiem, oczywiście wiertarką. Oczywiście wiertarką Ryobi, mimo że mnie nie sponsorują. Więc tutaj zrobię duży port. I w kolektorze, który... A, nie pokazałem wam kolektora. O! Bit gratis. No fajnie. To są śruby od miski. Dobra, dostałem bita. Jeszcze w zestawie, nie zapłacało się jechać po trzy silniki. Ale najbardziej cieszy mnie ta głowica, bo jest, no, na pewno ją dam do sprawdzenia, oczywiście, że no, nie bym był sobą, gdybym jej nie dał do sprawdzenia, ale wygląda na to, że ona faktycznie była planowana i ona była tylko przyłożona do silnika i to przeze mnie. Chociaż nie, jak jest jakieś odbicie po uszczelce. No nieważne, no w każdym razie wygląda najpiękniej z nich wszystkich i jest najbardziej kompletna, jaką mam, więc prawdopodobnie skończy się na niej, ale nauczę się robić porting na tej, bo niej nie szkoda. Tamta ma duży port,
ale tam to też jest bagnem. No i co? Mamy tutaj blok, który leżał gdzieś sobie na deszczu chyba. Złapał jakieś takie brzydkie rzeczy. Ale nie przejmujemy się tym. Tu mamy części do niego w sumie. Nie przejmujemy się tym, bo mamy dość ładny słupek i to jest chyba BFB z tej głowicy. To jest albo odwrotnie, nie wiem. Nieważne. W każdym razie wszystkie silniki są wzdłużne, co najbardziej mnie interesuje. I tutaj ciemno tu strasznie. Tutaj wygląda to całkiem ładnie. I jest nagar, ale nie ma progu. To, co mnie interesowało najbardziej właśnie, co w moim silniku mnie zatrzymało, że jest niesamowicie duży próg. A tutaj ten próg, no dobra, jest trochę wyczuwalny paznokciem. Ale w razie czego mam jeszcze jeden słupek. Ten słupek jest nieotwierany, ale w sumie nie znam jego historii. Tak naprawdę też trzeba by go otworzyć. Ale mam wrażenie dziwne, o tutaj nawet jest ta rurka, której w moim silniku w ogóle nie ma, bo tak skorodowała. I mam wrażenie, że jednak użyję tego słupka, tylko chciałbym sobie kupić narzędzie i jeszcze go nie kupiłem. To znaczy średnicówkę i zmierzyć sobie owalizację tych tulei. Wiadomo, że wyjmę tłoki, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, jak widzicie, tak wygląda moje całe ostatnie zakupy promocyjne. Nie była to Biedronka i nie była to Żabka i nie był to żaden inny znany sklep. Ale pozdrawiam, jeśli oglądasz, człowieku, bo naprawdę ratujesz mi tyłek. Twoja promocja naprawdę ruszy. Ruszy mój projekt. Bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować ten zakup, bo no, próbowałem kupić dużo silników 1.8 Turbo, to znaczy 3. I finalnie udało się kupić 3. No właśnie. Finalnie udało się kupić 3. I mam nadzieję, że z tych 3 złożę 1, bo na 9-lecie posiadania Sierry się nie wyrobiłem. Ale mam nadzieję, że na 10-lecie posiadania Sierry się wyrobię, żeby jeździła. Więc widzicie, co się u mnie dzieje. No, niespecjalnie mam co wrzucać, bo no co, blacharkę będę pokazywał? No ale dobra, no. Poinformuję was chociaż, co się dzieje w temacie. No, trochę się dzieje, jak widzicie. I mam nadzieję, że trochę się będzie działo, bo robi mi się zestaw sprzęgła jeszcze z kołem zamachowym. Ale to jak przyjdzie, to oczywiście zrobię wam relację. Albo shorta, albo odcinek zrobię. I powoli trzeba kupować rzeczy do silników. Na pewno trzeba kupić średnicówkę, zmierzyć mikrometrem tłoki, wybrać spośród 16, tak, bo mam 4 silniki, bo jeden jest w samochodzie. Spośród 16 wybrać te najlepsze tłoki, nowe pierścienie, wiadomo, korby prawdopodobnie będą kute, żeby mieć spokój. Nie robię kutych tłoków, tak, nie robię kutych tłoków, bo stwierdziłem, że szkoda mi budżetu teraz na to. A mogę to spożytkować na uruchomienie samochodu, bo jeszcze dużo rzeczy trzeba zrobić przy okazji. Więc, o, jak ładnie słoneczko przyświeciło przez dziury dachu. Dachem też się zajmie w przyszłości, tak. Tak sobie powtarzam. Cóż więcej. Będę miał więcej dla was. To będę wam pokazywał. Dobra, wygląda na to, że to wszystko, co wam chciałem pokazać, więc oczekujcie na nowe wieści i do zobaczenia w przyszłości. A żebyście nie przegapili tego, co będę tam publikował, to wiadomo, możecie tam zasubskrybować, albo chociaż napiszcie jakieś głupoty, że nie wiem, że coś tam. Pozdrawiam. Do widzenia.